A wczoraj wieczorem rozmawiałam jeszcze z tymi sympatycznymi ludźmi i tak o ile udało się zrozumieć, bo ich angielski jest mniej więcej taki jak mój grecki, więc wiecie, a trochę ciężko o takich głębszych tematach rozmawiać, ale właśnie byłam ciekawa, czy oni tutaj za co płacą i tak dalej. I ona mówi, że nie, za co, za powietrze. Dzień dobry. No, chciałabym powiedzieć, że mieliśmy dobrą noc, ale kurczę, komary diabały tutaj, bo jesteśmy tu przy tym lasku, tak? I cholera jasna, no takie małe wampiry. I mimo, że wiecie, mamy tą lampkę w środku i w ogóle no mamy moskitiery, więc teoretycznie nie powinno być w namiocie komarów. To zawsze znajdzie się jakaś śmenda gdzieś, którędyś, nie wiem, wlezie do środka i kurczę, no parę tam komarów się na tą lampkę złamało, ale kurczę, były jakieś takie... cholera jasna, mnie podziabały, całą twarz mam podziabaną, bo to wiecie, człowiek się zakrywa. Znacie ten taki bzzz w nocy? I tak, nie wiesz, wstać i łapać, czy cholera spać dalej. Ale nic to. Wygląda na to, że będzie piękny dzień, więc idziemy najpierw na spacer. A i zgubiłam gdzieś, znaczy zawieruszyłam gdzieś mój selfie stick, nie mam pojęcia, gdzie go wcisnęłam, muszę znaleźć potem. Normalnie taki dziki camping, słuchajcie. No nie wygląda to zbyt tak sympatycznie. Tam jakieś mają namioty. Tu wygląda w ogóle jak restauracja. O, popatrzcie. No, jak restauracja. Tam lodówki wielkie mają, czyli prąd mają tutaj. Bo jak to działa potem? Chyba że agregatami jakimiś. Tutaj dalej pełno but. Teraz super, bo nikogo nie ma, to możemy sobie tu zostać. Nie chciałabym być tutaj, jak ci wszyscy ludzie tutaj będą. Buda na budzie. Tam popatrzcie, ile but jest dalej jeszcze. O, tam. No taka samowolka dosłownie, to widać, to nie jest jakieś zorganizowane. No okej. Dobra, każdy orze jak może. My tu zostaniemy na jedną noc, może dwie. Nikogo nie ma, plaża jest bardzo ładna. Fajny piaseczek. Piękny piasek, super. Wow, ale woda ładna. O jedno, zaraz idę się kąpać. No. Nie no, słuchajcie, nie no, spokojnie zostaniemy tu dwie noce. O, tam taka bardziej schludna na końcu jest chatka zrobiona. Ładny zakątek tam w rogu. Mogę jeszcze poprzyglądać się tutaj tym domkom i wiecie co? One takie są jakieś hipisowskie. Tutaj na przykład ten
ma na kamieniach malunki. Zobaczcie tam. O. Widzicie? I tutaj dalej. Bardzo fajnie tak wstało. Tutaj jest zbudowany. I tam dalej też jest jeszcze. O. Aha. I tutaj jakieś takie drzewko, na którym sobie wiszają lampki. Mam jakaś jedna, gdzie to jest wyszona. Tak więc w ogóle wiecie, to wygląda jakby jakieś całe takie takie community, taka komuna. Jakby ci ludzie po prostu razem tutaj widać, że po prostu sobie tworzą jakąś może społeczność. Nie wiem, trudno jest powiedzieć. Tutaj w ogóle jakieś szafki są, popatrzcie jak mają urządzone. I to wszystko wiecie, takie zrobione samodzielnie, nie? Stół. Patrzcie. Szafki, zlew jest zrobiony. No zlew, czyli mają wodę. Tam są zbiorniki z wodą. Poczekajcie, zajrzę dalej, nie? Tam już nie widzę nic dalej. Wszystko jest zamknięte, zabudowane. O. Tu jest pozamykane. Tam wszystko pozamykane. No to tam mają jakąś chatę, nie? Pokój. O, tu trochę śmieci. Tutaj ten jakby opuszczony. Tutaj tam też jest trochę śmieci. No to tą ta po prawej taka ogarnięta, a ta po lewej tam ktoś zostawił. Pustostan. Chciałabym spotkać przynajmniej jedną taką osobę. Patrzcie, nawet lusterko mają. To ja. Chciałabym spotkać przynajmniej jedną taką osobę, żeby pogadać, kto to jest. Czy to są młodzi ludzie, czy to są starsi ludzie, którzy po prostu sobie tak zrobili na własną rękę. I jak często tutaj przyjeżdżają. O, tutaj też poopuszczane. Jakaś stara lodówka. I tu jest wszystko potem. To wszystko są już opuszczone, same takie daszki. I tam jeszcze na skalę jest jeden domek taki bardziej ogarnięty widać. Bo ma takie nowe te siatki zrobione. I tam w drzewach jest jeszcze jeden. No, tu czas wypróbować moją nową koszulkę. Zobaczę, jak się to będzie sprawowało. Lubicie otwierać? My to zawsze kupimy coś takiego dla nas razem. To mało co się nie pozabijamy. Po prostu kto otwiera pudełko, nie? Uwaga! Ja tu już sobie oczywiście przecięłam ten plasterek, żebym miała jedną rękę wolną. No, fajnie to wygląda. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest z przodu, czy z tyłu. A z tyłu jest ten zamek. I ten napis z przodu. Fajnie. No, będę sobie mogła pływać bez problemu. Do tego sobie takie majty też właśnie z Lidla. Takie majty sobie właśnie założę. Bo nogi, to wiecie, to się mogą, kurczę, opalać, nie? Najgorzej to ramiona, nie? Bo to się szybko jara w słońcu, jeszcze szczególnie w wodzie, jak się człowiek tak długo plapie. No dobra, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Przyszłam tutaj do jednego z domków, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo my nie mamy lustra,
To ja nie mogę nawet zobaczyć. Nie, no fajnie, jest ok. Chociaż to przecież i tak nie ma znaczenia, ale... no wiecie, no. Ja jestem kobietą, co będę ukrywać? Chcę wyglądać ładnie, dobrze się czuć w tych ubraniach, które noszę, obojętnie. Czy to gdzieś tam do ludzi, czy do wody. Nie, no, kobieta zawsze chce być kobietą. Nie, jestem zadowolona, jest ok. Bardzo dobrze się w tym pływa, bo wiecie, ja próbowałam pływać w takiej, no zwykłej jakiejś bluzce czy coś z długim rękawem i to nie, bo to tamten, tak, ten materiał jest taki jak trójkąpielowy, więc ci nie przeszkadza, po prostu przyklei się do skóry i nie czujesz. A w takim normalnej tam ciuchach, nie, to tak się to przykleja i właśnie jak byliśmy w Indiach czy właśnie w Iranie i ja widziałam tych ludzi, wiecie, w ciuchach, bo nawet faceci się w ciuchach kąpią, to kurczę, lipa. Lipa normalnie, ja to nie mogę w ciuchach się kąpać. Bardzo fajnie. No, więc polecam, jakby ktoś chciał taką czy jakąkolwiek tego typu motylek, koszulkę. Pa, idę coś zjeść, bo już teraz padam. Muszę zjeść teraz. Ale fajnie. No takie sobie dzisiaj śniadanie strzeliłam, że mi niedźwiedź pozazdrościł, słuchajcie, i mówi, co ty będziesz jeść kiełbasę? Tak, stęskniłam się za kiełbasą. Uwielbiam warzywa, ale nie jestem wegetarianką. I oczywiście bagietka to też jest coś, za czym żeśmy bardzo tęsknili. I do tego góra warzyw. Teraz właśnie niedźwiedź pojechał szukać jakiegoś nowego miejsca. Bo może jest tak właśnie, że wiecie, na mapie nic nie jest zaznaczone, a tam za górką, za następnym zakrętem gdzieś może być super fajne miejsce, tak więc zobaczymy. Jak nie, to pojedziemy jutro w inne miejsce, tym razem w głąb lądu. No i co, znalazłeś coś? Nie, nic nie ma. A no to trudno. Zostaniemy tutaj, a jutro pojedzie się tam na ten wodospad, nie? Ale przejechałeś się przynajmniej, miałeś gimnastykę. Teraz na weekend przyjechało trochę ludzi, leżą sobie tam na leżaczkach i tutaj w tych niektórych kampingach sobie tam urzędują, ale jest dalej cisza i spokój. A Bella oczywiście się już wprowadziła, chodź tu, chodź, chodź, come on. Wprowadziła się już do domu i jeszcze pewnie oblizuje się, czyli coś dali. Hi, hello. Jasas. Is she not bothering you? Już coś jadłaś? Jadłaś już coś? Can I have a look? Yeah, can I have a look? Thank you. Wejdziemy sobie tutaj do domku, do Państwa. Jasas. Aha. Oh, you're having a lunch. Super, w takim, zobaczcie, ja Wam pokażę, jak Państwo mają pięknie tutaj, jaki widok na terasie. O, no. You want some? Oh no, thank you, very nice. Thank you so much. No, cudnie mieć taką altankę, nie? Nad morzem takim. Pięknie.
pięknie po prostu. Zobaczcie, w jedną stronę, tam w drugą stronę. Najgłodniejszy pies świata po prostu. Proszę bardzo. I nic dziwnego, że nam ciągle ucieka. How often do you come here? Every weekend? No. No. No, every weekend. Every time we can. Day off. You know. Then you come. And where do you live? Upstairs. If you want to go. I can have a look. Of course. Okay. We don't have stuff upside. And if you want. Okay, I will have a look. Oh, here. Yes, I will have a look. But where do you live? Like Thessaloniki? Thessaloniki. Okay. So you come here. Okay. And you? We are from Poland, Polonia. On vacation? Well, we actually travel like 2 years. Yeah, we travel, yes. Oh, that's it. Ταξιδεύουν 2 χρόνια. Δεν ήρθαν μόνο για εδώ. In Europe? Well, yes, in Europe and Asia, we've been to Turkey, Iran, Georgia. Yes, we are very lucky. Yes. W takim razie idziemy do góry. Pani na pokażę. One by one. Dobra, uwaga. Wszystko się trzęsie, słuchajcie. Okej. Tu mamy taki taras. Okej. A tam taki pokoik zrobili sypialnię. No super! Super jest! This is a symbol. Wow! Well, this is amazing what we like. You've made everything yourself. Yes. Yes. You build. Everything is from wood. Yes. And from recycled things. No. Yeah, you recycle. Super. No, tam pewnie by trzeba było trochę naprawić, ale to nie szkodzi. Ważne, że działa i mogą sobie spędzać czas, słuchajcie, w takim pięknym miejscu, na łonie natury. Pani w Ilii jest. Enjoy the view. I will take photos, yes. Okay. And you enjoy your meal. Thank you so much. No super. Nie? I popatrzcie właśnie, to mi się podoba taka swoboda, tak, że chcesz, możesz, proszę bardzo, nikt tych ludzi tutaj nie wygania stąd, oni sobie po prostu kto co mógł, to sobie pobudował i wszystko to jest na dziko. Oczywiście nikt za to tutaj nic nie płaci i nikomu nie przeszkadza i przyjeżdżają tutaj osoby, które chcą tutaj być, bo też widzieliśmy takich plażowiczów, co po prostu przyjeżdżają sobie tutaj poplażować na tej plaży i jadą do domu, nie zostają tutaj na noc. I oczywiście nie wszystkim się, no, coś takiego podoba, bo powiedzą, ale dziadostwo to tamte. No to komu się nie podoba, no to może sobie jechać do hotelu i wiecie, tam ma wyczesany piasek i płatne leżaczki. Po prostu wiecie, co kto lubi. Ale dobrze jest mieć wybór i swobodę. Trochę mi właśnie brakuje tego w Polsce, że u nas jest dużo bardziej rygorystycznie. Nie zrozumcie mnie źle, mi chodzi o to, że jak ja mówię, że tak też powinno być w Polsce i czemu tak nie ma, chodzi mi o to, że powinny być takie miejsca wyznaczone, miejsca, w których ci wolno więcej rzeczy. Ja wiem, że tam jak mamy choćby w Świnoujściu plażę i pełno ludzi, to nie, no oczywiście, że tam nie chcemy wjechać samochodem między te, wiecie, parawany, tak? Ale jest taki wielki kawał plaży na przykład między Świnoujściem a między Zdrojami, 10 km, gdzie jest praktycznie nic. Dlaczego by tam nie wyznaczyć wjazd dla ludzi, którzy jak chcesz, to sobie możesz zostać z namiotem tam na noc, nie? Czy jak nawet chcesz tym samochodem sobie wjechać, to sobie możesz wjechać. Proszę bardzo, odtąd dotąd można.
wczoraj wieczorem rozmawiałam jeszcze z tymi sympatycznymi ludźmi i tak o ile udało się zrozumieć, bo ich angielski jest mniej więcej taki jak mój grecki, więc wiecie, trochę ciężko o takich głębszych tematach rozmawiać, ale właśnie byłam ciekawa, czy oni tutaj za to płacą i tak dalej. I ona mówi, że nie, za co, za powietrze? I, ale potem mówi właśnie, że 2 lata temu dostali takie pismo, wszyscy ci ludzie tutaj dostali takie papiery, że muszą się zarejestrować, nie, podać swoje dane i zapłacić 500 euro. Czy te 500 czy 600 euro, już nie pamiętam dobrze. I czy to jest na rok, czy taka jednorazowa opłata, też już nie szło się za bardzo dogadać. Ale właśnie ona mówi, że... Ja mówię, no i co, żeście zrobili? Ona mówi, cipota, nic. Mówi, co, my nie będziemy płacić, za co tu będziemy płacić? Więc wszyscy się skrzyknęli i po prostu olali to. I mówi, 2 lata później, no bo to było 2 lata temu, mówi, nic się nie stało i dalej te chaty stoją. Może dlatego właśnie nikt tutaj za bardzo nie inwestuje, bo boją się, że no w którymś momencie urząd przyjdzie i po prostu wszystkich wygoni. No, tak, tyle na temat. Dzisiaj rano się zerwaliśmy, bo się zanosiło na burzę. Grzmiało tak i wydawało się, że zaraz będzie padać. Ale kurczę, nie pada. Nieważne. Zbieramy się i wyjedziemy stąd, bo prognoza pogody pokazuje, że ma lać przez parę dni, więc tą drogą być może nie będziemy potem już mogli wyjechać. Tak więc zobaczymy, gdzie następne miejsce nas... Nie tak miało być. Zobaczymy, jak następne miejsce, bo jest też w lesie i tam różne opisy są. Niektórzy mówią, że bardzo łatwo dojechać, a niektórzy, że nie mogli dojechać i znaleźć tego miejsca, więc zobaczymy, jak to będzie. No i oto było tyle krzyku o te tutaj nierówności. Ale to tak czasem po prostu jest. Ja wam zawsze chcę pokazać, jak jest naprawdę, a nie tam, wiecie, cukierkować. Jest fajnie, to jest, a jak nie jest, to nie jest. Życie po prostu. Ten tutaj niepozorny strumyczek, to jakby dobrze polało, no to może zmyć pół drogi, wiecie. Już my raz mieliśmy taką przygodę w Gruzji, gdzie żeśmy wjechali, popadało w nocy i nie mogliśmy wyjechać. Okej, dawaj pani zielonka. Trochę bardziej. No dobra, poszedł. Drzewo żyje. Dobra, dało radę. Ała, nic żeśmy nie zgubili. Zaczepiłam się o jeżyny. Au. Ała. Kurczę. Moja sukienka. Dobra, idę. Spoko sobie dał radę. Tak więc reszta drogi to już prosta jest. Idę. Co ty tam znowu robisz? Psuję. Co psujesz? Wasza mać. To jest nasza pompka do wody. Ona ostatnio trochę nie chciała ciągnąć i tutaj niedźwiedź rozebrał ją i reanimował. Jakbyś był w harcerstwie, to byś dostał nową odznakę. O ile ja miałbym odznak, kuźwa, jak Breżniew na mundurze.
fuck? Bez kija byś nie mogła podejść, mate. A co tam się zatkało? Inlet. Mówi ci to coś? Inlet. Wlew. Tak? Tamtędy, gdzie wpada woda, tak? Tam się zatkało. Tak, to jest inlet. O, kamień. No niestety. No, tylko tu siateczkę trzeba wrzucić na rureczkę. Dobra, jest nowa koncepcja, że będziemy dawać siatkę na koniec rurki, żeby zabezpieczyć. Tylko nie na zakupy. No nie, taką do prania siatkę. Taką na gacie, co mam. Albo jakieś twoje gacie. Albo moje stare gacie. We'll do the trick, mate. A, jeszcze nie podłączył. O. No popatrz, jak się naumiałeś wszystko. Sam sobie teraz umiesz. Yeah, mate. Pomysłowy Dobromir. No. You get me, mate? Nie dość, że sobie sam zrobił. A ja jestem netoperek. Nie dość, że sam se zrobił, to jeszcze sam se naprawi, jak się zepsuje. No bo ty nie naprawisz, kuźwa, nie? No nie, ja nie będę robić takich rzeczy. O, no teraz to leci, kurczę. No leci. No. No. Można forest podlewać. O, ja mam taką siatkę, co to w Lidlu są na warzywa, to może taka o, to, będzie. To. Trzymaj, ja wrzucę plastik taj. No i chyba będzie, nie? Największa czytytka, jaką mam, mej. Trzymaj. No nie, no nie miałeś taki mały, nie masz? Nie, nie chcę mi się szukać. Już to ogromna jest. A przecież można... Because size matters. Złote myśli niedźwiedzia. Ja to chyba zacznę pisać jakiś taki pamiętnik ze złotymi myślami niedźwiedzia. Bo size matters, mate. Czyli rozmiar ma znaczenie. 3 and 7 inches, it's a fucking difference, mate. Ja nie będę komentować. Chyba nawet nie przetłumaczę tego. Anyway, tak czy inaczej. Job done, zrobione, proszę bardzo. Jest zabezpieczenie, siatka, bo my tu wkładamy tą rurę do zbiornika, ale też do innych gdzieś tam, jak nabieramy wodę. No i tam nie wiemy, prawda, czy ta woda jest super czysta i czy coś nie wpadnie do środka, to będzie fajnie. Tutaj nie chce mi się dobrze, o, teraz ostrość złapało. No, pięknie, brawo. Pałka mięknie.